Chwała Bogu. Chwała Bogu. Chciałbym, abyśmy otworzyli Psalm 91. I od pierwszego wersetu. Kto mieszka pod osłoną Najwyższego, kto przebywa w cieniu Wszechmocnego, ten mówi do Pana: ucieczko moja i twierdzo moja, Boże mój, któremu ufam, bo On wybawi Cię z sidła ptasznika i od zgubnej zarazy. Piórami swymi okryje Cię i pod skrzydłami Jego znajdziesz schronienie. Wierność Jego jest tarczem i puklerzem. Oraz drugi list świętego Pawła do Tymoteusza, 3 rozdział, 11 werset. Drugi list Pawła do Tymoteusza, 3 rozdział i 11 werset. Za moimi prześladowaniami, cierpieniami, które spotkały mnie w Antiochii, w Ikonium, w Listrze, jakież to prześladowania zniosłem, a z wszystkich wyrwał mnie Pan. Do tego miejsca. Kto mieszka pod osłoną Najwyższego, kto przebywa w cieniu Wszechmocnego. Chciałbym się, abyśmy zastanowili się, co to znaczy być w cieniu Wszechmocnego, pod osłoną Jego. Co to znaczy, kiedy Pan Bóg, On ma nad nami swoją ochronę. I sobie myślę, jeśli byśmy mieli podać przykład człowieka, który jest pod Bożą ochroną, to zapewne człowiek taki jak Hiob, gdzie Pan Bóg otoczył go zewsząd opieką, gdzie miał wiele dobytku, gdzie niezbyt, myślę, chorował, raczej był zdrowym człowiekiem, gdzie dzieci jego rosły i miały się dobrze. I gdybyśmy mieli mówić na temat ochrony Bożej, jak to jest mieszkać i przebywać pod ochroną Bożą, to byśmy tylko takich ludzi chcieli widzieć i tylko takie momenty. Ale myślę, że apostoł Paweł, o którym możemy spokojnie powiedzieć, że był prowadzony przez Ducha Świętego i który był pod ochroną Najwyższego, on mówi w pewnym momencie: jakież to prześladowania zniosłem, a z wszystkich wyrwał mnie Pan. A więc okazuje się, że apostoł Paweł, który był pod ochroną Bożą, on przechodził prześladowania i przechodził różne trudne momenty. Jak jednego razu psalmista Dawid mówi: choćbym nawet szedł ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. Znaczy, Dawid przechodził ciemną dolinę. Znaczy, Paweł przechodził ciemną dolinę. Mężowie Boży, którzy byli pod ochroną Bożą, przechodzili różne trudne momenty, ale Pan Bóg ich nie zostawił. I ja chciałbym powiedzieć, że dalej ten psalmista mówi, że kto mieszka pod osłoną Najwyższego, ten mówi do Pana: ucieczko moja i twierdzo moja, Boże mój, któremu ufam. Wiecie, gdyby ten psalmista nie przechodził trudnych momentów, to on by do Pana nie mówił: ucieczko moja. On by nie mówił: twierdzo moja, Boże mój, któremu ufam. A dalej mówi: bo On, czyli Bóg, wybawi Cię z sidła ptasznika. Tam nie jest napisane: Bóg, On zachowa Ciebie, żeby tych sideł nie było. Nie. Ale od sideł ptasznika On Ciebie zachowa. Inaczej mówiąc, On wybawi Cię z sideł ptasznika. Znaczy, może Ty wpadniesz w te sidła, ale jeśli będziesz ufał Bogu i będziesz Jemu wierny, Bóg Ciebie przeprowadzi. Bóg Ciebie nie zostawi. Wiecie, chciałbym, abyśmy parę takich momentów zobaczyli z życia różnych mężów Bożych i różnych ludzi, którzy mieli ochronę Bożą nad sobą. I z drugiej strony, w jaki sposób i my możemy wyjść spod ochrony Bożej
Inaczej mówiąc, że Bóg może dopuścić do jakichś doświadczeń na dany moment ze względu na nasze słowa, na to, co my mówimy, ale Pan Bóg, On nas ochrania. I pamiętam, już dosyć dawno temu słyszałem świadectwo jednego brata, który w jakiejś mierze wyszedł spod ochrony Bożej. Pan Bóg jego oczywiście nie zostawił, pokazał jemu później jego błąd przez to, ale on sam mówił, jak jego usta zgotowały mu taką nieprzyjemną sytuację. I mówił, że jednego razu jeden z braci przyniósł tam, było ich więcej osób, i przyniósł im jabłka. No i każdy wziął, zjadł te jabłko, zadowolony, smaczne były. No i jeden z nich mówi, słuchaj, a skąd ty takie dobre jabłka masz? A on mówi, wiesz co, taka odpowiedź, znalazłem je na śmietniku, że ktoś wyrzucił. No myślę, dobre jabłka, szkoda, to ja je wyciągłem, umyłem, no i wam dałem. I ten brat mówi, mi się tak jakoś nieprzyjemnie zrobiło, myślę, ze śmietnika wyciągnął, umył i nam dał do zjedzenia. I mówi, nie omieszkałem później tego i skrytykować, tak żeby on oczywiście nie słyszał. No i tak zadowolony idę dalej. I mówi, jednego razu zajeżdża, mówi, i od jednego brata tam mieliśmy, czy od siebie z domu, już dokładnie nie pamiętam, ale wiem, że z jednym bratem jechał i mówi, wzięliśmy taką dużą dosyć torbę żółtą, taką reklamówkę dużą, jaka jest na zakupy, i mówi, ona była pełna śmieci, ja miałem to wyrzucić, ale że czas trochę gonił, włożyłem do bagażnika. I mówi, pojechaliśmy później do sklepu z tym bratem i nakupiliśmy różne produkty, które tam były potrzebne. I mówi, nakupowaliśmy tych produktów, wyszliśmy, zawiązałem, mówi, również żółta torba taka, zawiązałem, włożyłem do bagażnika i jedziemy. I mówi, patrzę, taki duży kontener ze śmiećmi. Mówię, czekaj, ja mam śmieci do wyrzucenia. Mówi, szybko zatrzymałem się, bagażnik otworzyłem, żółtą torbę do tego kontenera ze śmiećmi i pojechaliśmy. Dojeżdżamy na miejsce, otwieram bagażnik, patrzę, a tam żółta torba ze śmieciami. I myślę, śmieci? A gdzie zakupy? I mówi, orientuje się, że w takiej samej, dokładnie takiej samej torbie, jak robiliśmy zakupy, ja miałem śmieci i ja wyrzuciłem nie tą torbę. I mówi, musieliśmy się wrócić pod tamten kontener. I myślę sobie, mówi on taki głęboki, myślę, nie, no wiesz co, trudno, straciliśmy pieniądze, trudno. A ten brat mówi, słuchaj, toż to żywność, toż to grzech tak jedzenie wyrzucać. Wchodź teraz do tego kontenera i je wyciągaj. I tą żywność. I mówi, i mi tak wstyd, ale co zrobić, nie mam jak, mówi, wyjść z sytuacji. Kontener głęboki, mówię, trzymnie za nogi, żeby, mówi, tam całkiem nie wpadł. I mówi, grzebie w tych śmieciach, żeby dokopać się do mojej torby. Mówi, gdzieś w końcu i ja tam wpadłem, on mnie nie utrzymał. Mówi, jak zacząłem wychodzić, wyrzuciłem tą reklamówkę z zakupami, wychodzę i ja sam. I mówi, jak wychodzę, a tam chyba autobus ludzi, jak dobrze pamiętam. I mówi, ludzie się odwracają, no wyglądam jak jakiś śmieciarz. I od razu w mojej myśli przychodzi, i ty oceniłeś brata, że wam dał jabłka ze śmietnika? Przecież ty wcale nie lepszy. On mówi, i ja szybko spokutowałem za myśli, które ja dopuściłem do swojego serca i za to, co ja mówiłem. Bracia i siostry, to i tak jest łaska Boża, że Pan Bóg, On nam dopuszcza, żebyśmy zrobili taką samą pomyłkę jak człowiek, do którego my podchodzimy bez miłosierdzia. Pan Bóg mówi, kto sądzi bez miłosierdzia, to i nad nim okaże się sąd bez miłosierdzia. I Pan Bóg dopuścił do życia tego brata taką sytuację, żeby on zrozumiał i drugich. I można powiedzieć, że ochrona Boża była nad tym człowiekiem, bo Pan Bóg chciał zmienić jego serce, ale w jakimś elemencie jego życia Bóg dopuścił do czegoś takiego, żeby po prostu zmienił swoje myślenie. I Paweł mówi, że ja zniosłem
wielkie prześladowania, ale później dodaje, a z wszystkich wyrwał mnie Pan. I ja dziękuję Bogu za to, że my dzisiaj możemy być na tym miejscu, bo gdyby Pan Bóg, On nie był naszą ucieczką, to my w różnych trudnych sytuacjach, my byśmy nie zobaczyli błędów swoich, my byśmy często nie zmienili swoich postaw, ale kiedy my przechodzimy trudne momenty, my rozumiemy i drugich. Pamiętam, jeden z braci opowiadał taką sytuację, gdzie łaska Boża była nad nim. On opowiadał, że jego za czasów Związku Radzieckiego wzięto na takie tortury, ale mówi, mnie nie bito, a zrobili taką maść, takie mówi mazidło, no nie wiem jak to dokładnie powiedzieć. Mówi, brali tam jakieś różne roztwory i mówi pędzlem takim i mówi po ciele po prostu pomazywali. I mówi, na ciele nie było żadnych śladów. Ale odczucie było takie, jakby, mówi, cała skóra ze mnie schodziła, jakby mnie ktoś żywym do ognia sadził, mówi, niby śladów nie ma, a ból przeogromny. I on opowiadał, że 2 lub 3 razy jego tak brano, mazano tym i mówili, że ma się odrzec od wiary, a jak nie, to będą to robić. I on raz, drugi, bodajże i trzeci zachował wiarę dla Boga. I mówi, że kiedy jego odstawili, on za każdym razem mówi, że nie, że on będzie wierny Bogu, że on nie odkaże, nie wyrzeknie się swojej wiary. Ale przyszedł moment, kiedy mówi, to były takie bóle, że ja po prostu, mówi, tam w celi skłoniłem kolana i przeprosiłem Boga i mówię, Boże, jeśli przyjdą kolejny raz, to Ty mi wybacz, ale ja nie dam rady i ja wyrzeknę się swojej wiary w Ciebie. I mówi, tak po prostu wylałem duszę swoją przed Bogiem, że ja więcej nie wytrzymam. I ten brat opowiadał, mówi, ja dziękuję Bogu, kolejny raz nie przyszli. Mówi, ja zachowałem wiarę w Boga, wierność Jemu, ale mówi, chcę wam powiedzieć, ja byłem o krok od przepaści i od tego, żeby się wyrzec. I on, który przeszedł dosyć mocne takie prześladowania, on mówi, nie osądzajcie tych, którzy upadli. Ja wam chcę powiedzieć, między bohaterem wiary, a odstępcą czasem był jeden krok. Mówi, i ja byłem krok od tego, aby stać się odstępcą i ja tych moich braci, którzy nie wytrzymali, nie osądzam. Mówi, bo ja wiem, że kolejnego razu ja już bym nie zniósł. I wiecie, Pan Bóg, On pokazuje, że ludzie, którzy przeszli wiele, oni często mają najlepsze serce. Oni umią zrozumieć drugich, mogą okazać serce i miłość, a ludzie, którzy nic nie przeszli, im się wydaje, że oni sami najlepsi, oni dla drugich żadnego miłosierdzia mieć nie będą. I oto ja chciałbym jeszcze parę takich przykładów podać z Pisma Świętego o ludziach, nad którymi ja zobaczyłem, że była łaska Boża, była Boża ochrona. I może nie będziemy czytać, ale tylko wspomnę o pewnym człowieku, który był opętany przez legion demonów. I myślę sobie, jeśli możemy zobaczyć kogoś, od kogo zapewne Bóg, byśmy powiedzieli, odstąpił, zapomniał, to zapewne od człowieka, który był opętany przez legion demonów. Ale jednego razu, kiedy czytałem tę historię, bardzo mnie dotknął jeden fakt. Że kiedy Pan Jezus wypędzał te demony, one go prosiły, aby mogły wejść w świnie, Pan Jezus się zgodził i jest napisane, że całe te stado świń, one popędziło z urwiska, rzuciło się w morze i wszystkie zginęły. I myślę sobie, a co stało na przeszkodzie, żeby te demony, one i tego człowieka tam z tego urwiska pognały i żeby on spadł. Odkazuje się, tłukł się kamieniami, rwał pęta i łańcuchy, którymi go związywano. Wiele sam sobie robił zła, nie mówiąc o drugich, bo jeśli ludzie bali się przechodzić obok miejsca, gdzie on przebywa, znaczy i drugim niejedno zło robił. Ale okazuje się, że demony nie mogły zabrać mu życia. I pomimo tego, że widzimy, że życie tego człowieka, ono było bardzo niewesołym, oto widzimy, że Pan Bóg, On trzymał ochronę nad tym człowiekiem, żeby ten człowiek spotkał się z Jezusem. Chwała Jezusowi.
Pan Bóg mimo wszystko nie wypuścił tego człowieka ze swojej dłoni, bo Pan Bóg miał pewien plan, aby ten człowiek miał możliwość spotkać się z Panem Jezusem i żeby ten człowiek mógł doznać uwolnienia. Wiecie, są ludzie, którym może my już nawet i życzylibyśmy, żeby coś złego się stało. Ale ja dziękuję Bogu za to, że u Boga jest lepsze serce niż u nas wszystkich. I człowiek, który wiele zła wyrządził innym, Pan Bóg dla niego miał plan, aby on spotkał się z Jezusem i aby zmienił swoje życie, aby go przyprowadzić do zbawienia. Chwała naszemu Bogu. Tak jest nasz Pan Bóg. On myśli, jak człowieka zbawić i jak człowieka przywrócić do siebie. Kolejny przykład, który bym chciał, abyśmy zobaczyli, to jest Hiob. Człowiek bogobojny i sam diabeł, on mówi: Panie, Ty go otoczyłeś zewsząd ochroną i ja nie mogę się dostać do jego domu. Wiecie, do innych domów diabeł widać dostawał się i tej ochrony gdzieś nie było. Wiecie, diabeł, jeśli jemu dać miejsce, on i w domu zrobi kłótnie, on skłóci męża z żoną, ojca z córką, córkę z matką, sąsiada z sobą, każdego, jeśli można, jeśli on wejdzie do jakiegoś domu, jeśli on zajdzie do jakichś miejsc, to jeśli tam znajdzie się diabeł, mamy gwarancję, będzie nieszczęście. Ale do domu Hioba diabeł zajść nie mógł. Mówi: ja przeszedłem ziemię wzdłuż i wszerz, ja przeszedłem po różnych domach, w różnych rodzinach ja byłem, pracę swoją wykonywałem, ale do domu Hioba i do jego okręgu jak zajść nie mogłem, dlatego że tam stoi Twoja ochrona. I my sobie myślimy, jeśli ktoś ma ochronę Bożą, oto w taki sposób. Okazuje się, że Pan Bóg, kiedy to usłyszał, mówi: ja dopuszczam, że ty możesz dotknąć się tego, co do niego należy, ale jego samego ja tobie zabraniam. I okazuje się, i dzieci giną, i bydło ginie, i owce giną, i wielbłądy, i co tylko. Wszystko jemu zabierają, domy są zburzone, wiatry jakieś, ogień z nieba spada. Ale Pan Bóg, on ma ochronę dla Hioba mimo to. Mimo tego całego nieszczęścia, które dzieje się dookoła niego, okazuje się, Pan Bóg zabrał ochronę z jego interesu, z jego biznesu, z jego owiec. Może dzisiaj na nasze byśmy powiedzieli, z czyichś samochodów Pan Bóg zabrał ochronę, z czyjegoś interesu, z czyjegoś biznesu. Ale nad nim samym ma ochronę. Zabiera Pan Bóg ochronę od dzieci. Dzieci giną. Ale Pan Bóg ochrania Hioba i nawet mało tego. Hioba choroba nie może dotknąć. I kiedy Pan Bóg mówi do diabła: widzisz, ty mnie podburzyłeś przeciwko niemu, ale on trwa w swojej bogobojności. Diabeł mówi: skóra za skórę, wszystko człowiek odda za swoje życie. I Pan Bóg dopuszcza, że diabeł ma pozwolenie dotknąć się ciała Hioba, ale nie ma pozwolenia dotknąć się jego życia. I dotyka się diabeł, na ile dostał zezwolenie. Najgorszą z chorób, ja jestem przekonany, że jeśli na ziemi jest zła choroba, to Hiob miał samą najbardziej bolesną. Bo jeśli ktoś jest wredny, to diabeł jest wredny. Jeśli diabeł miał zezwolenie dotknąć chorobą, jaką chciał, gwarantuję, to była najgorsza. I wiecie, w tym wszystkim Hiob był wierny, oczywiście, zaczął i narzekać w pewnym momencie, nie umiał już tego znieść. Ale na końcu zobaczył wybawienie Boże. Pan Bóg pokazał jemu, że ja jestem Bogiem Wszechmogącym i odwraca całą sytuację, i bogactwo wraca, i dzieci znowu Pan Bóg daje dla Hioba. Ale Hiob zachował wierność. Bracia i siostry, może być sytuacja w twoim życiu, gdzie Pan Bóg zabierze ochronę z czegoś. Może być tak, jak u Hioba, zabierze ochronę z biznesu, z ochrony nad domami, nad mieniem, nawet nad bliskimi, nawet nad zdrowiem,
Ale chwała Bogu, jeśli Boża ochrona, ona jest nad naszymi duszami i nad naszym życiem. Chwała Jezusowi. Inny przykład, kiedy byśmy mogli spojrzeć, to jest z Księgi Daniela. Człowiek bogobojny, o którym na pewno możemy powiedzieć, że miał ochronę Bożą. I przychodzi moment, że za jego wierność, jego wrzucają do lwiej jamy. Znajduje się w sytuacji trudnej, ja to bardzo mocno skracam, ale myślę, że kiedy jego już miano wrzucić do tej lwiej jamy, to że Daniel nie spodziewał się takiego obrotu sytuacji, że on skończy w tym rowie razem z lwami. Myślę, nikt z nas by tego nie oczekiwał, ale w tym rowie, kiedy on znalazł się tam, w tym dole razem z tymi lwami, Pan Bóg posłał swojego anioła i te lwy jego nie rozszarpały. Chwała Panu Jezusowi. Co nam to mówi, bracia i siostry? Tak jak tutaj psalmista mówi te słowa, ja to jeszcze raz bym odczytał. On wybawi cię z sidła ptasznika. On nie zachował, Pan Bóg, on nie zachował Daniela od rowu z lwami. On nie zachował przyjaciół Daniela od pieca rozpalonego ogniem. Ale Pan Bóg i w piecu, Pan Bóg i w tym rowie z lwami, Pan Bóg i w tym dole dał zbawienie dla tych ludzi. Ja chcę powiedzieć, jakakolwiek by nie była twoja sytuacja, jeśli ty służysz Bogu i chcesz być wierny dla Niego, bądź wierny do końca. Znajdziesz się w trudnych sytuacjach, Bóg nie zachowa ciebie od tych trudnych sytuacji, ale w tych trudnych sytuacjach Pan Bóg pokaże ci swoje zbawienie i swoją ochronę. On ciebie przeprowadzi i będziesz widział zbawienie Boże. Jak apostoł Paweł mówi, ileż to ja zniosłem prześladowania, ale ze wszystkiego wyrwał mnie Pan. Wiecie, bogaci ludzie, oni często nie mają tylu świadectw, co ludzie bogaci, co ludzie biedni. Ludzie zdrowi często nie mają tylu świadectw, co ludzie chorzy. Dlaczego? Bo ci ludzie, którzy mają potrzeby, oni proszą Boga i Bóg daje im swoją łaskę, jeżeli oczywiście zechce ją dać i mogą świadczyć o wielkich łaskach Bożych. Pamiętam jeden z braci, on nazywa się Piotr, ja jego osobiście znam. On mi opowiadał, zresztą nie tylko mi, nieraz składał świadectwo i przed zborem. I on jednego razu, pamiętam, opowiadał takie świadectwo, jak żyli w czasie jeszcze komunizmu, Związku Radzieckiego. I mówi, jak była bieda. I mówi, była do tego stopnia bieda, że parę pierogów mama zrobiła i nic poza tym nie było. I mówi, pamiętam taką jedną sytuację, gdzie goście przyszli do nas do domu. Mama wzięła tą miskę z pierogami, mówi, tam trochę pierogów, mówi, parę pierogów na krzyż. Mówi, i gości jeszcze trzeba było nakarmić, ugościć. I w pierwszej kolejności zawsze rodzice, jak to mówią, gość w dom, Bóg w dom. Inaczej mówiąc, gości trzeba ugościć tym, co najlepsze. I wiecie, kiedy on to opowiadał, mówi, ja pamiętam za dziecka, kiedy wzięła mama tą miskę, położyła na stół, tato uczynił modlitwę, pobłogosławił. I mówi, goście nałożyli dla siebie, każdy jadł. A potem każdy z dzieci przychodziło, nakładało sobie pełny talerz, jeden, drugi, trzeci, piąty, siódmy, dziewiąty. Ja nie pamiętam, ile ich było, ale koło 10 w rodzinie. Mówimy, wszyscy ponakładaliśmy, zjedliśmy, a później sami zastanawiamy się, a skąd, jak tam parę pierogów było w tej misce. Chwała Panu Bogu. Pan Bóg, on i rozmnożył to jedzenie i pobłogosławił. Pamiętam innego brata, on nazywa się Sergiej. On był człowiekiem bardzo wykształconym, 2 fakultety zrobił. On i żona pracowali na uczelni, ale jak mówi, wódka, ona nas zniszczyła. I on nawet takie stwierdzenie powiedział, że kiedy pije jeden, to jest tragedia, ale kiedy pije dwóch w domu, to już życia nie ma.
I mówi tak, od jednego kieliszka do drugiego zacząłem pić razem ze znajomymi, a stałem się alkoholikiem. Moja żona stała się alkoholiczką i mówi, doszliśmy do takiego stopnia, że ludzie od nas się odwracali, bo od wszystkich pożyczaliśmy pieniądze, oboje straciliśmy pracę ze względu na alkohol. I mówi, doszło do takiej biedy, że kiedy była zima, to mówi, u mnie w wiadrze, jak była woda, to ona zamarzała, a wszystkie drzwi w domu były zrąbane, bo po prostu nie mieliśmy czym palić. I po prostu, mówi, w mieszkaniu nawet już drzwi nie było, bo poszły na opał. I mówi, doszedł taki moment w moim życiu, kiedy mnie to wszystko przerosło. To mówi, kiedy zaszedłem do kuchni, odwracam się na bok i patrzę, a dwóch moich synów, oni byli tacy dosyć wtedy młodzi, tam chyba 5-6 lat jakoś mogli mieć. I mówi, kiedy dwóch moich synów ma jednego takiego ziemniaka, mówi, taki fioletowy, pastewny jakiś taki sort. I mówi, dzielą tego ziemniaka na trzy równe części. Surowy ziemniak, jeden starszy daje młodszemu i mówi, masz jedz. A młodszy mówi, zrobił gryza, zjeść tego nie umiał, mówi, nie dam rady. Mówi, patrzę, a starszy nabiera młodszemu wody, podsuwa jemu, mówi, podpij wodą, musimy jeść, musimy żyć. I mówi, kiedy ja wtedy stałem w przedpokoju, zobaczyłem tą sytuację, mówi, ja odwróciłem się, wytrzeźwiałem momentalnie i wyszedłem. I myślę, do jakiego niskiego stopnia my się opuściliśmy w życiu. Moje dzieci głodują, chodzą, żebrają, żeby cokolwiek mieć do zjedzenia. I mówi, ludzie już nie chcieli nawet ze mną rozmawiać, bo zawsze pożyczałem na alkohol, nigdy nie oddawałem. I mówi, przyszedł taki moment, kiedy szedłem po ulicy i była jedna wierząca, bogobojna siostra, która zawsze miłym słowem do mnie się odezwała. I mówi, tym razem również, kiedy wyszedłem i szedłem po ulicy, ona mówi, spojrzała na mnie i mówi, Sergiej, jak ty potrzebujesz Boga. Mówi, mi ze wstydu, sumienie mnie potępiało, opuściłem głowę, już nawet nic nie miałem odwagi jej odpowiedzieć. A ona mi mówi, słuchaj, u nas jest modlitwa taka zjazdowa, może byś pojechał z nami. On mówi, ja się zgodziłem. Mówi, ubrałem się w najlepsze ubranie, jakie miałem. Mówi, kołnierzyk dałem do środka, bo był potargany, ale to była najlepsza moja koszula. Mówi, kiedy ubrałem marynarkę, nie podnosiłem rąk, bo takie dziury były. Ale mówi, jak trzymałem ręce na dole, to ona jeszcze w miarę najlepiej wyglądała. I mówi, w takim wyglądem pojechałem na te zjazdowe, modlitewne. I mówi, kiedy ja patrzyłem, jak ci ludzie się modlą, kiedy patrzyłem, jak Pan Bóg tam działa, mówi, ja nawet nie miałem odwagi podnieść oczu do nieba, ale tylko cicho w myślach się pomodliłem i mówię, Boże, jeśli Ty jesteś i jeśli Ty jesteś ich Bogiem, powiedz mi, co ja mam dalej robić. Wiecie, człowiek rozbity i nie wiedział, co robić dalej. I mówi, kiedy tylko tak pomodlił się do Boga w myślach swoich, podchodzi do niego prorok, kładzie jemu rękę na plecach i jest słowo prorocze. A ja słyszę krzyk duszy twojej, jak ty mnie pytasz, co ja mam dalej robić. I do niego Pan Bóg mówi, a ja tak ci mówię, jeśli ty dzisiaj wyznasz grzechy swoje przede mną i obiecasz, że będziesz mi służyć, to tak mówi Pan, wrócę tobie rodzinę, wrócę tobie pracę, wrócę tobie wszystko, co wróg tobie zabrał. I Pan Bóg dalej do niego mówi i obiecuję ci, że nie będziesz już nigdy wiedział, co to jest głód. I kiedy on to usłyszał, on się za to uchwycił, on tam na tej modlitwie poprosił o modlitwę i mówi, kiedy wracaliśmy, to wierzący mówią do mnie, jakie wspaniałe było słowo do ciebie, jaka wspaniała Boża obietnica była skierowana w twoim kierunku. Sergiej, tylko uchwyć się Boga, uchwyć się Jego obietnicy i Pan Bóg, On jest wierny. I ten brat opowiadał, Sergiej mówi, ja wróciłem do domu, a w domu dalej drzwi nie ma.
w domu dalej zimno, w domu nic się nie zmieniło, mówi, kiedy zachodziłem do domu, mówi, widzę trójka moich dzieci, dwóch starszych synów po bokach i najmłodsza w środku i jakimi ubraniami było poprzykrywani, mówi, taki smutny obraz ja widziałem, mówi, kiedy byłem już w mieszkaniu, zastanawiałem się, co dalej. To przyszły moje dzieci do mnie, zobaczyły, że ja jestem tym razem trzeźwy i mówi, jeden z moich dzieci, ja już nie pamiętam które, ale mówi, złapało mnie za nogę i pyta, tato, czy my dzisiaj będziemy jeść? On mówi, ja nie miałem im co dać, nie miałem pieniędzy, ale wspomniałem, że było słowo obietnicy i mówię, dzieci, będziemy. Ja jeszcze nie wiem co, ale skłońmy kolana i pomódlmy się, żeby Pan Bóg dał nam jedzenie. I mówię, kiedy my skłoniliśmy kolana i zaczęliśmy się modlić, to po chwili słyszymy, ktoś stuka do drzwi, ja otwieram drzwi, patrzę, a tam jedna wierząca osoba stoi z takim wielkim workiem pełnym mąki i mówi, Siergiej, ja nie wiem czemu, ale Bóg położył mi na serce, że ja mam Tobie to przekazać. I mówi, i my zrobiliśmy naleśniki z mąki i z wody, ale mówi, w następny dzień zabrakło już gazu. I moje dzieci same mówią, tato, przecież Pan Bóg powiedział, to jeśli tak, to dawaj, znowu będziemy prosić Boga, żeby On nam dał butlę z gazem. I wiecie, On dużo świadectw opowiadał, ja może nie będę ich wszystkich mówić, ale mówi, skłoniliśmy kolana i znowu Pan Bóg zatroszczył się i człowiek, który mnie nie znał, dał mi butlę z gazem. Wiecie, dużo różnych innych świadectw On opowiadał, ale co chcę powiedzieć, kiedy Pan Bóg jemu powiedział, ja zatroszczę się i ty już nigdy nie będziesz głodny, ani nikt w domu Twoim, on mówi, Pan Bóg jest wierny swojemu słowu i kiedy człowiek choć sam zszedł na te dno, ten człowiek on zszedł tak nisko, on stracił szacunek w oczach innych ludzi, jego ludzie nie szanowali, żona pijaczka również z jego powodu mówi, ja przyniosłem alkohol do mojego domu i moja żona rozpiła się przeze mnie, to wszystko było moje działanie, ale Pan Bóg on, kiedy człowiek przychodzi do Niego, Pan Bóg człowieka nie odrzuca. Chwała naszemu Jezusowi. On nie przyszedł do mądrych, On nie przyszedł do bogatych, On nie przyszedł do tych, którzy żyją prawidłowo, ale Pan Jezus mówi, że On nikogo nie odrzuci z tych, którzy przychodzą do Niego. Chwała Jezusowi. On przyszedł dla Ciebie, jeśli Ty chcesz iść do Niego. Obojętne z jakim życiem, obojętne z jakim zdrowiem, obojętne w jakiej sytuacji, ale jeśli chcesz iść do Niego, to Ty będziesz widzieć Boże błogosławieństwo. I wiecie, to błogosławieństwo zobaczył Daniel i jego przyjaciele. I mało tego, sam król Nebukadnesar, kiedy zobaczył, jak Pan Bóg wyrwał Daniela i jego towarzyszy, to przyszły momenty, przepraszam, tylko towarzyszy tam Daniela nie było, ale kiedy Nebukadnesar zobaczył, jaka była Boża ochrona, to mówi, zaprawdę nie ma innego Boga, jak Bóg Szedracha, Meszacha i Abednego. Chwała naszemu Bogu, nasz Pan Bóg, On jest Bogiem żywym. I ja chcę powiedzieć, bracia i siostry, jeśli my przechodzimy doświadczenia, nie dziwmy się temu. To jest nam potrzebne i wieloma cierpieniami i wieloma problemami my będziemy szli do Królestwa Bożego, do nieba. Ale jeśli my będziemy wierni Bogu, to będziemy mogli powiedzieć tak, jak powiedział Paweł. Jakież to prześladowania zniosłem, a z wszystkich wyrwał mnie Pan. Chwała naszemu Bogu. On jest Bogiem wiecznym i wszechmogącym. Wiecie, nie jeden człowiek trafia w trudne sytuacje, ale kiedy człowiek żyje z Bogiem, ufa Bogu i szuka schronienia w Bogu, to widzi, jak nagle ludzie zaczynają się troszczyć, chociaż w życiu byśmy nie pomyśleli, że ktoś okaże nam serce. Jak często Pan Bóg składa różne sytuacje, żeby nam dopomóc. Pamiętam, był taki brat, on jeszcze żyje, a więc jest. On się nazywa Sikorski. On opowiadał, jak podrabiał ruble
rosyjskie i mówi za ileś tam rubli, tam dawali dosyć duży wyrok więzienia, a mówi ja ich tam napodrabiałem tyle, że mi dali wyrok śmierci. I mówi, kiedy ja już oczekiwałem na wykonanie wyroku śmierci, to przyszła perestrojka, mówi, mnie wypuścili, ja się potem nawróciłem. I wiecie, ten brat taki ciekawy i on, jak składa to świadectwo, mówi, czy wy wiecie, dlaczego Bóg zrobił perestrojkę w Rosji? Mówi, jeśli nie wiecie, to ja wam chcę, żebyście otworzyli oczy i zrozumieli. Bo Sikorski, który miał być zbawiony, siedział i miał wyrok śmierci, no i Bóg go jakoś musiał wybawić. I wiecie, ten brat tak nawet tłumaczył, że wszystko, co się w całym Związku Radzieckim stało, to dlatego, że gdyby to się nie stało, to on by nie był zbawiony. I wiecie, ja myślę, i po części nie myli się. Dla Boga pieniądze, nasze samochody i wiele innych rzeczy nie ma takiej wartości, jak same coś, co jest najcenniejsze, zbawienie dusz. Pismo Święte mówi, że na niebie jest radość, kiedy jeden grzesznik się nawraca. Wiecie, my mamy radość, kiedy nam się dobrze modli, kiedy śpiewamy pieśni, łaska Boża schodzi. My mamy radość, kiedy coś zdobędziemy, osiągniemy, albo kiedy komuś coś udowodnimy. Ale okazuje się, że na niebie wtedy takiej radości nie ma. Ale kiedy jeden człowiek pokutuje, kiedy jeden człowiek rozumie, że moja droga, ona była nieprawidłowa w oczach Bożych i zaczyna zmieniać kierunek, nawraca się i idzie do Boga, to na niebie jest radość. Bracia i siostry, ze wszystkich, jakież to prześladowania zniosłem, a z wszystkich wyrwał mnie Pan. Ja chciałbym jeszcze raz przeczytać i ten psalm. Kto mieszka pod osłoną Najwyższego, kto przebywa w cieniu Wszechmocnego, ten mówi do Pana, ucieczko moja i twierdzo moja, Boże mój, któremu ufam, bo On wybawi cię z sidła ptasznika. Bracia i siostry, nawet jeżeli przechodzimy trudne momenty w życiu, nawet jeśli się nam wydaje, że mamy same największe problemy, jeśli my ufamy Bogu, jeśli idziemy z naszymi problemami do Boga, to będziemy widzieli Jego wybawienie. Może nieraz nas ludzie nie pochwalą, jak był taki człowiek, nazywał się Mordochaj, uczynił wielką sprawę dla króla, ani pagonów jemu nie dano za to, ani pieniędzy jemu nie dano, ani jakoś nie wynagrodzili. I myślę, jeśli ktoś w tym królestwie miał prawo do narzekania, to on miał prawo. Uratował najważniejszą osobę w państwie i nikt jemu nie podziękował. Ale wiecie, minął czas i Pan Bóg jest sprawiedliwy. I kiedy szykuje się wyrok i na Mordochaja, i na cały naród izraelski, to Pan Bóg zabiera od króla sen i czytają jemu o tym, co Mordochaj uczynił. I król pyta, jak go odznaczono, jaką nagrodę jemu wręczono. Okazuje się, zapomniano. Ja chcę powiedzieć, u Boga nigdy nic nie bywa zapomniane. Pan Bóg, On wynagradza tych, którzy Jego szukają. I ja chciałbym, abyśmy skłonili nasze kolana, abyśmy przyszli do naszego Boga. Bracia i siostry, nawet jeśli my sobie z czymś nie radzimy, to tym bardziej idźmy do Niego. Nie uciekajmy od Boga, ale idźmy do Niego. Pan Bóg, On jest dobry i On chce nas wziąć w swoją obronę. Amen.